W ogóle mega mi się podobają te wasze profile, muszę powiedzieć, są super wymyślone, jeśli chodzi o wizualną stronę i klimat i tak dalej, że nie jest to takie cheap i cheesy i tak dalej, jest to mega stylowe i super, super. To wy robicie, tak? Czy macie kogoś tak. do tego? Tak, krew pod łzy zostały wylane, ale tak, dużą zwracamy uwagę, żeby to właśnie nie wyglądało cheap, cheesy i jak jakaś prowizorka, no tylko tak, jesteśmy estetami i niestety, niestety się męczymy nad takimi rzeczami potem. Dobrze, że ktoś to docenia. To widać, to widać. Okej, okay. To ja tylko nagram jeszcze intro, żeby było. Cześć, to Zoria Blue i podcast Przy zapalonym świetle. To podcast o seksualności, intymności i ciele. Otwarcie i bez tabu. Cześć, tu Zoria Blue. Powiem szczerze, nie nagrywałam bardzo dawno i mega się cieszę. To jest drugi sezon odcinka z podcastu Przy zapalonym świetle. A ze mną dzisiaj jest Herman i Maria, którzy są twórcami Last Supper i Last Summer. Cześć. 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 Od razu powiem, bo ja nie umiem tego wymówić tak po angielsku, żeby była różnica między last przez A i last przez U. Umiecie to wymówić, czy też nie? Pamiętam, że kiedyś słuchałem sobie tego na Google Translate, jaka jest różnica, ale już nie pamiętam. Myślę, że dla Polaków to jest niesłyszalne. Dokładnie. No, a dla osób, które nie specjalnie tak siedzą mocno w angielskim, to jest jakby Last Supper, to jest ten, wiadomo co, przez A. Ostatnia wieczerza, a last przez U to jest pragnienie. To jest albo... pomiędzy A i U. Tak. Więc tu jest jakby w tej nazwie jest taka, od razu tłumaczę, taka gra słów po prostu. Jak wpadliście na pomysł tej imprezy? To już chyba 17, wyliczyłam, że 17 edycja, tak? Czy więcej? Było 17 klubowych plus jedną, robiliśmy taką jakby podziemną. Nieoficjalną i trzyletnie, czyli tak no, po 20 edycji plus minus robiliśmy, 21 chyba dokładnie, razem z letnimi. Skąd się wziął pomysł? No, jakiś czas temu, jakieś 8-10 lat temu jeździliśmy z Marią do Londynu na największe fetish party w Europie, czyli Dartford Garden. I jak tam pierwszy raz trafiliśmy, to był dla nas szok, zupełnie inny, nowy świat, piękni ludzie, super poprzebierani w jakichś kosmicznych stylówkach. No i taka bardzo erotyczna atmosfera, totalna swoboda seksualna i po prostu no, myśmy się zakochali w tej imprezie. Jakoś w miarę możliwości finansowych staraliśmy się tam jeździć regularnie, tam powiedzmy dwa razy do roku, coś koło tego. No i zawsze czekaliśmy na ten moment, kiedy znowu będziemy tam jeździć, tam mogli pojechać i no i po kilku latach jeżdżenia tam stwierdziliśmy, czemu by nie zrobić tego tutaj. Mhm. Bo nie było w Polsce takich imprez wtedy w ogóle. To znaczy polska scena fetyszowa, wiadomo, działa od jakichś tam pewnie kilkunastu czy nawet dłużej lat. Natomiast tego typu impreza, czyli połączenie imprezy klubowej z muzyką elektroniczną, z taką swobodą seksualną, z fetyszami i tak dalej, no to nie było czegoś takiego w Polsce i no, postanowiliśmy spróbować coś takiego zrobić, nawet w jakiejś tam mikroskali. Super, ja jakoś tak obstawiałam, że może Berlin, bo mi się wydaje, że sporo ludzi przynajmniej w Czechach z Berlina ma różne inspiracje. Tak, no oprócz Dortmund Garden to też jeździliśmy do KitKata w Berlinie, tylko Dortmund Garden to była nasza taka pierwsza fascynacja. No ale KitKat też, tam w KitKacie był na Wasteland byliśmy, A to już wtedy byliście w jakiś sposób, to był jakiś element waszej podróży, odkrywania seksualności, że byliście otwarty na tego typu imprezy? Czy to był zupełnie taki skok na głęboką wodę, na główkę? To znaczy... No, ja słyszałem o tych imprezach, to znaczy w ogóle pierwszy raz to był, w ogóle w jakiś sposób trafiłem na takie imprezy, to był zupełny przypadek, bo pojechałem kiedyś na taki festiwal do Lipska, Wave Gothic Treffen, muzyczne, z muzyką gotycką, industrialną i tego typu.
i tam w ramach tego festiwalu jest organizowana impreza właśnie Fetish Party w takim wyjebanym pałacu. W ogóle nie widziałem jeszcze takiej miejscówki nigdzie, żeby impreza się odbywała, co dopiero taka. I to była moja pierwsza w ogóle styczność. I też takie wielkie wow. No i potem ja się zainteresowałem takimi imprezami i największą imprezę właśnie w Europie to był Torture Garden i mieliśmy plany, żeby tam pojechać. I wziąłem Marię i pojechaliśmy. A co wam się najbardziej spodobało na tej imprezie? Co was tak zachwyciło? Ta estetyka, o której wcześniej mówiliśmy? Z mojej strony faktycznie bardzo fajne kostiumy, super ludzie, którzy byli przeszczęśliwi i to było też widać, że oni się bardzo dobrze czują w takiej odsłonie. Super selekcja muzyczna, nie było tam żadnego rocka czy jakichś smutnych piosenek, tylko faktycznie była impreza, była tam muzyka elektroniczna. No dosyć też specyficzna jak na Londyn, jakby w Berlinie i w Polsce trochę inaczej to brzmi, ale jednak zresztą na Torture Garden pamiętam, że było kilka różnych scen, więc w zasadzie każdy coś znalazł dla siebie, ale jednak gdzieś tam zawsze to dotyczyło albo elektroniki, albo takiej odsłony bardziej kabaretowej. I też skala tego robiła wrażenie, bo w zasadzie jeździliśmy na takie największe edycje. No i tam było 2-3 tysiące osób. Po kilka tysięcy osób. Faktycznie ten dress code był bardzo dobrze i mocno przestrzegany. Na wejściu stały osoby, które robiły selekcję. Mhm. Faktycznie było to dosyć dobrze pilnowane, co sprawiało, że faktycznie w środku była śmietanka, crème de la crème, kostiumów, osobistości, naprawdę w różnym wieku, różnych narodowości, różnych kolorów skóry i wszystkich łączyło to, że się świetnie bawią, nie było żadnych nachalnych osób, które gdzieś tam w dyskotekach zwykłych w Polsce można się jakby właśnie być tak potraktowanym gdzieś tam niefajnie, a tam w zasadzie też to było o tyle fajne, że jest jakaś, oprócz tego, że jest etykieta samego klubu, który ma regulamin i komunikuje, co można, a czego nie, no to też czuć było, że jednak wszyscy gdzieś tam rozumieją te zasady i nigdy nie było żadnych problemów czy jakichś nieprzyjemnych sytuacji. Okej, okay. To była inspiracja i postanowiliście taką imprezę zrobić w Polsce i teraz sobie zdam sprawę, że w sumie nie powiedzieliśmy, o jakiej typu imprezy mówimy i nie wiem, czy to można w ogóle nazwać, jak wy to nazywacie definicji, sex party, czy to jest swingers, czy to jest w ogóle impreza po prostu jakaś. Nie, swingers party to trochę co innego, bo swingers party to wydaje mi się, że nie ma żadnej otoczki tam w ogóle, ludzie przychodzą po prostu na seks. Czyli ubrani z w Pradze w swingers klubie, który wybierałam chyba po prostu 3 dni, żeby był najmniej kiczowaty i było to straszne, po prostu było to straszne. Znaczy my byliśmy akurat na przykład w Warszawie, w fajnym bardzo klubie, przynajmniej jeśli chodzi o wystrój i taki poziom tego klubu, to w bardzo fajnym klubie w Warszawie byliśmy na swingers party, to znaczy właściwie nie na swingers party, tylko w klubie swingerskim, którym był after Polas Supper. Aha, okej. Czyli też tak by pewnie trochę coś innego tak. niż... No, w każdym razie, wracając do twojego pytania, to no swingers party to taka impreza, gdzie ludzie właściwie wyglądają tak jak na co dzień. I przychodzą po prostu na seks. Nie ma jakby żadnej otoczki wokół tego, nie ma żadnych artystycznych wydarzeń tam. Tam muzyki prawie nie ma, jakaś w tle leci po prostu. Natomiast no, my to nazywamy fetish party. Tak się te imprezy nazywają za granicą, to nie jest jakaś nazwa przez nas wymyślona. Natomiast no, u nas no,
Jeśli pytasz, jak to, czym to się różni, no w ogóle nasza impreza, no, celem było połączenie kultury klubowej z właśnie seksem, kulturą fetisz BDSM. I no, jakby nasza impreza jest organizowana w formie no, imprezy klubowej, czyli no, technoparty. Plus no, są dwie rzeczy, które ją odróżniają od takich zwykłych techniawek, czyli po pierwsze jest dress code, czyli skóry, lateksy, PCV plus nagość. Oczywiście to jest duże uproszczenie, ale to może później. No, no to jest taki, tak, no, jasne. No, czyli no, nie można wejść w dżinsach, w koszulkach bawełnianych i tak dalej, i tak dalej. No, jakby idea jest taka, jeżeli wyglądasz tak, że nikt na ciebie dziwnie nie patrzy w innych miejscach, no to znaczy, że źle udałeś na last supper. I to jest pierwsza rzecz. Sprawdzamy to na wejściu. Jeżeli ktoś no, nie przestrzega, to nie jest wpuszczany. Jak się jakoś prześlizgnie, to też mu tam i znajdziemy go na imprezie, to też mu się każemy przebrać. I plus druga rzecz, no to są darkroomy, playroomy z meblami BDSM, gdzie no, znaczy takie miejsca, gdzie można uprawiać seks, bawić się swobodnie. I to są te takie dwie różnice, natomiast tak z zewnątrz, no to jest w formie po prostu imprezy techno. A na ile ta impreza jakby jest z waszego punktu widzenia o seksie, a na ile po prostu o tworzeniu jakiejś przestrzeni? To tak naprawdę zależy też od osoby, która przychodzi na taką imprezę, bo jeśli ktoś chce przyjść na tą imprezę i korzystać tylko z baru i świetnie się bawić na parkiecie i rozmawiać ze znajomymi albo kogoś poznać, to też może się jakby na tym etapie zatrzymać i dla niego będzie to bardziej impreza muzyczna wśród ludzi, którzy są jakby przybrani w stylu fetisz. A jeśli ktoś szuka jakichś innych atrakcji, to oczywiście może korzystać z playroomów, może korzystać z darkroomu i wtedy można powiedzieć, że jest to jakby powiększone o ten aspekt seksualny, ale moim zdaniem nigdy tak nie było i nigdy tak nie będzie, że chodzi tylko o seks, no bo wtedy faktycznie raczej polecałabym takim osobom, żeby się wybrały właśnie na Swingers Party. Na Swingers Party, no bo tam faktycznie głównie chodzi o seks. No to zależy, to bardzo zależy od osoby. Mamy takich znajomych, co przychodzą sobie potańczyć w lateksach po prostu i to im wystarcza. A mamy takich, co od razu przychodzą od razu do rektrumu. Okej, jasne. Bo ja jakby byłam na tego podobnych imprezach, powiedzmy, znaczy myślę, że troszeczkę w innym może stylu, ale też jakby podobna koncepcja jakaś, to mi się tam najbardziej właśnie podobała taka atmosfera takiej totalnej wolności. Oczywiście przy nieprzekraczaniu jakichś czyichś granic, to wiadomo, ale takiej, że nie wiem, że można ubrać coś dziwnego. Był tam pan, który był przebrany za pokojówkę, miał chyba z 2 metry i obcasy i prowadziła go na smyczy jego partnerka. I normalnie gdzie indziej nie mógłby tak po ulicy chodzić, tam to było zupełnie normalne i przez wszystkich akceptowane. Więc mi się zawsze bardziej podoba na tych imprezach taka totalna po prostu wolność, że można sobie ubrać co chce, co człowiek chce, w jakichś tam granicach oczywiście i może być kim chce i jakby nikt nawet w ogóle nie spojrzy zdziwiony, że coś takiego tam się dzieje, nie? Nie, no sprowadzanie na smycz to jest normalne. A ile teraz u was, mówiliście, że na tych imprezach, na których byliście, było z kilka tysięcy osób, ile u was to jest zwykle na takiej imprezie? 200-300. Maksymalnie było 300 na jakieś tam ostatnia impreza przed pandemią, potem trochę, trochę ten lockdown nas tam spowolnił rozwój, ale no, taki był maks, to myślę, że to ruszy teraz i znowu wrócimy do takich liczb.
Wiesz co, no te party, które w Pradze ruszyły po pandemii, to jak ruszyły, to teraz są co 3 tygodnie i wszystkie są sold out ciągle, więc myślę, że naprawdę tak, jak ruszycie, myślę, to tak, tak. Może być grubo. A to te ograniczenia są dlatego, że macie po prostu miejsce, w którym to organizujecie, ma takie ograniczenia, czy chodzi bardziej o, nie wiem, utrzymanie jakiejś atmosfery mniejszej ale jednak imprezy? O jakich ograniczeniach mówisz? No w sensie liczebność ludzi, że tam 300 osób, 200-300 osób, a nie więcej. Nie, no po prostu do takich liczb doszliśmy maksymalnie. Nie mieliśmy, znaczy był taki klub, który musieliśmy wyprzedać, bo nie było więcej miejsca, około 200, a potem się przenieśliśmy do większego, ale no maksymalnie mieliśmy 300 osób. Znaczy, no, to pewnie byśmy przeszli w następne pytanie do tego, ale no, my mamy imprezy na karty klubowe, więc to ty też jest myślisz. Trochę utrudniony dostęp do tej imprezy. Bez przesady, to nie jest jakaś tam elitarna tutaj sekta czy coś takiego, że tam przyjmujemy tam jakichś wybrańców, tylko no ale w jakiś sposób jest utrudniony dostęp i pewnie dlatego jest trochę mniej osób. To nie chodzi o to, żeby komuś utrudniać, tylko żeby kontrolować. Nie, ja nie mówię o co chodzi, tylko pytała Kasia, dlaczego jest tylko 300, tak? Osób. Tak, ale generalnie chodzi o to, żeby jednak kontrolować napływ ludzi, ponieważ zdarzają się osoby, które no tak jak wszystko, co jest związane gdzieś tam z seksem, no chciałyby przyjść na taką imprezę, ale nie do końca chyba powinny tam być. Respektować zasady? Tak, i są po prostu obawy, że nie do końca by respektowały zasady, dlatego karty klubowe się doskonale sprawdzają. Oczywiście skutkiem ubocznym jest to, że mamy mniejszą liczbę klubowiczów, ale słyszymy i sami czujemy, że jednak jakościowo, jeśli chodzi o jakość, to jak najbardziej jest to sprawdzona formuła i ci klubowicze jednak, ta mieszanka jest idealna. Mhm. W zasadzie nie ma żadnych problemów. A jak to wygląda, jakby ktoś chciał przyjść na taką imprezę? Wysyła wam maila, czy są jakieś formularze zgłoszeniowe? Na naszej stronie jest formularz zgłoszeniowy. Mhm. I trzeba podać imię, inicjał nazwiska, czy pierwszą literę tylko, i adres mailowy, i link do profilu na podstawie, na social media, tak? Czyli albo Facebook, albo Instagram, albo Headlife. I na podstawie tego profilu my przeprowadzamy selekcję, no czyli musi być na tym profilu jakieś tam, coś mieć ta osoba, tak? Bo zdarzało się, że osoby, które miały, nic tam nie było zupełnie, tak? Jakieś tam jedno zdjęcie na krzyż. Musi być na tym profilu coś, na podstawie czego my zdecydujemy, czy taka osoba pasuje, tak? Ja może podam stronę www.lastsupper.com. Okej, okay, super. Na pewno podlinkuję tam i wasz profil i linka dam do opisu, a profil też otaguję, żeby ludzie mogli trafić i sprawdzić co i jak. A według, jakie są wasze kryteria, możecie powiedzieć, wybierania tych ludzi? Czy to są jakieś, nie wiem, kryteria wieku, czy na przykład potrzebujecie mieć określoną ilość, nie wiem, z różnych płci, nie wiem. To znaczy tak, ja na równowagę między dziewczynami a facetami to zwracam uwagę. Zdarzało się tak, że mieliśmy za dużo jednej albo drugiej płci i wtedy jakoś czekałem, aż to się wyrówna. Ale no przede wszystkim, nie wiem, ja tam to patrzę bardzo intuicyjnie, czyli oglądam sobie profil i patrzę, czy chciałbym się z taką osobą bawić. Bardzo na wyczucie. Wysyłają do nas bardzo różne osoby, od artystów po biznesmenów. Więc nie mamy jakiegoś tutaj takiego jednoznacznego profilu. Czasami po prostu na wyczucie. Rozumiem. Robimy to. A jakie zwykle tam osoby chodzą? W jakim wieku się zgłaszają? Teraz mówisz, że różne, tak? Ale macie jakiś profil takiego typowego? 20-50. Aha, okej. Więc bardzo różnie.
I nie ma problemu na przykład, żeby osoba jakaś sama przyszła, albo żeby przyszła grupa mężczyzn. Pytam dlatego, że na tej imprezie, którą ja znam w Pradze, nazywa się Milk and Honey, tam w ogóle nie sprzedają biletów single dla mężczyzn. Tam można iść jakoś para, jako trójca i jako single lady. Oni tam mają zawsze podzielone te kategorie. Bo jakby chcą, tam nie ma z kolei żadnej selekcji. Niby trzeba mieć dress code, ale nie ma takiej po prostu z wcześniejszej selekcji, więc można w zasadzie iść jakby z ulicy, ktoś kupi ten bilet. Mhm. Więc chcą uniknąć tego, żeby po prostu było bardzo dużo mężczyzn i mało kobiet na przykład. No i faktycznie przy tej formule, którą oni mają, to jest to jakaś bariera, żeby właśnie nie napływali jacyś natrętni panowie, którzy gdzieś tam zobaczyli, że nie wiem, jakieś półnagie dziewczyny wchodzą. Mhm. Tam. Oczywiście trochę przerysowuję specjalnie, ale faktycznie dlatego jest to robione. No u nas robimy to już częściowo przed imprezą. Faktycznie ten stosunek kobiet do mężczyzn jest obserwowany i zdarzało się, że chyba kilka razy, że więcej kobiet przesyłało zgłoszeń niż mężczyzn. Mhm. Ale później te profile były jakby też w kolejnych edycjach rozpatrywane ponownie. Głównie no. Jeśli chodzi o selekcję taką przez internet, o której mówimy, to no faktycznie jeśli ktoś w ogóle ma wszystko poblokowane, no to cokolwiek, stwierdzić cokolwiek o tej osobie jest ciężko. No na pewno nie ułatwiają też zdjęcia samych kotków i piesków, ani jedzenia, bo to też ciężko cokolwiek wywnioskować o takiej osobie. Ale jeśli ktoś jest, a zdarza się, że z jakichś powodów nie prowadzi social mediów, bądź nie publikujesz zdjęć swoich na social mediach, to może do nas napisać maila i takie okay. Przypadki się zdarzały i oczywiście one też są rozpatrywane. Chciałam zapytać, bo może się okazać, że wiesz, na przykład ktoś jest, nie wiem, ma jakiś bardzo obserwowany profil, jest, nie wiem, influencerem albo w ogóle znaną jakąś osobą, że niekoniecznie na przykład chciałby w ten sposób, wiesz, komuś przesyłać zgłoszenie, żeby to jakoś nie wypłynęło na przykład, nie? No to nie może wypłynąć, no to my dbamy o to, żeby takie rzeczy nie wypływały, natomiast no, my musimy po czymś to ocenić, więc bez profilu niestety nie ma jasne. Opcji. Dobra, to no, wyobraźmy sobie, że już mam kartę klubową i mam bilet i idę na imprezę i jak się powinnam przygotować? Outfitowo na przykład. Outfitowo, okej. Okay. No, znaczy w ogóle jakoś inaczej może też, ale outfitowo. Zastanowić się w pierwszej kolejności, czym się czujesz dobrze, co cię kręci, na ile jesteś w stanie właśnie gdzieś tam wejść w dress code, który my opisujemy też ogólnie, ale to nie jest tylko tak, że wpuszczamy w lateksach, skórach i łańcuchach albo nago, tylko faktycznie no, to jest bardzo duże uproszczenie, ale jeśli ktoś ma zupełnie jakąś swoją fantazję, która też wpisuje się w fetysz, ale nie jest to na przykład fetysz garnituru, bo też próbowaliśmy być kilka razy przekonywani, że sam garnitur jest sexy i z racji tego panowie by chcieli przyjść po prostu w koszuli, pod krawatem i w garniturze, co jakby u nas nie przechodzi. Bo to jest po prostu droga na skróty, najłatwiejsze wytłumaczenie i faktycznie byłaby to jakaś furtka też, no dla osób, które może nie są do końca... Znaczy może tak, są takie osoby, które są związane w klimacie, ale same się nie przebierają, no ale jakby dress code zawsze jest tą pierwszym filtrem, który stosujemy, no i bez tego niestety się nie obejdzie. Także zdarzały się przypadki, że panowie, którzy jednak gdzieś tam nie dorzucali tych elementów fetysz do marynarek czy do garniturów, które przychodzili, no byli jakby upominani i jakoś tam się z nimi dogadywaliśmy, żeby jednak... się rozebrali. Żeby jednak... na przykład, żeby zdjęli koszulę i faktycznie panowie niektórzy byli jakby okej z tym zupełnie. No bo jednak też... Podam przykład, jeśli przychodzisz do klubu, gdzie w zasadzie 99,9% jest w dress code, a ty nie jesteś, no to też jakby wyglądasz
jak osoba niepasująca do tego profilu tej imprezy, więc to też nie ma sensu moim zdaniem gdzieś tam próbować i kombinować, no bo jakby to od razu widać i my z kolei też dostajemy gdzieś tam jakieś uwagi i zgłoszenia od naszych klubowiczów, że tam gdzieś jakiś pan się znalazł i nie do końca wyglądał, w sensie nie był przebrany w stylu fetisz albo jakieś dżinsy nagle czy coś, jakby to, więc jakby i nam na tym zależy i ludzie się czują nieoszukiwani, bo widzą, że jednak dotyczy to wszystkich bez wyjątków. Dokładnie. Myślę, że w ogóle jest fajne nawet to, że wiesz, że planujesz, że pójdziesz na jakąś imprezę i to nie jest tak jakby jedna z wielu imprez w tym tygodniu czy w tym miesiącu, ale musisz się troszeczkę wcześniej zastanowić, w czym pójdziesz i co ubrać, coś kupić może, nie wiem, wymyślić i tak dalej. Myślę, że to też jest fajne, że to jakby już od razu wchodzisz w jakoś w ten klimat już jakby myśląc tylko o tej imprezie, nie? To jest super, ja się z tym zgadzam i nasi klubowicze chwalą się swoimi zdobyczami gdzieś tam, że na najbliższą edycję coś tam sobie założą fajnego, albo że zamówili i że już przyszło. Mamy swoje kanały komunikacji, gdzie no po prostu rozmawiamy i to czuć, że ludzie się starają i to jest super i też na takich osobach nam bardzo zależy, ale też zależy nam na osobach, które, że tak powiem, wchodzą dopiero w klimat. Może nie do końca będą po prostu gwiazdami wieczoru w tym sensie, że no nie będą miały nie wiadomo jakiego super outfitu, ale my jakby każdy z nas kiedyś był pierwszy raz na takiej imprezie i nie zamykamy się na nowe osoby, wręcz przeciwnie, staramy się poszerzać to środowisko, staramy się rozwijać tą scenę i mile widziane są osoby właśnie, które wchodzą dopiero w klimat i gdzieś tam sobie pokompletują własnym sumptem tą garderobę i do nas przyjdą. Super. Jeszcze coś takiego, o czym powinnam pomyśleć przed pójściem na imprezę, oprócz dress code'u? Oprócz dress code'u. A nie wiem, ty chodzisz na imprezy inne, klubowe? Tak. No takie też, tylko ja tak bardziej, no nie wiem, ja bym wiedziała jak się ubrać, ale chciałam tak, wiesz, jak pewnie 99% osób, które nas słucha w podcastie, to nigdy nie było taką imprezą, więc jakby chciałam, żeby sobie wyobraziły, jak to w ogóle wygląda. Na pewno kwestia przetransportowania się z domu do klubu, nie wzbudzając jakichś tam większych zainteresowania, może tak, ulicy. A czemu nie? To znaczy tak, no jakby byliśmy... Nie, no koleżanka, jedna nasza koleżanka jak wracała z Las Saber, to na smyczy prowadziła chłopaka. Tak, i są osoby, które faktycznie mają w tym jeszcze element taki kinki, które wręcz celebrują te momenty. No ale są też osoby, które gdzieś tam wolą się przetransportować z taksówki do klubu i po prostu mamy szatnię, w której można przyjść w normalnym outficie i później przebrać się w swoje fatałaszki. Oczywiście jest tam później osoba, która jakby sprawdza, czy faktycznie to przebranie się nastąpiło. Na ostatniej edycji już w momencie wejścia w zasadzie do klubu była kontrola osób, które wchodziły i sprawdzaliśmy, czy mają one coś na przebranie i co to jest. I ja akurat robiłam to osobiście i było okej, wszystko było super. Dobra, to przyjeżdżam do klubu, już jestem w fatałaszkach, jak to powiedziałaś. Jest tam, jak wspomniałeś, jest bar, jest miejsce, gdzie można tańczyć, jest muza i są też playroomy i darkroomy. Co to, no jakbyście wytłumaczyli, co to jest, bo może nie wszyscy wiedzą. Darkroomy to są takie ciemne pokoje, w których są materace. No i one są przystosowane do tego, że można tam się bawić seksualnie. Natomiast playroomy... Ale jeszcze dodam, że są również płyny do dezynfekcji, co mieliśmy już przed COVID-em. Były zawsze płyny do dezynfekcji powierzchni, papier, prezerwatywy za darmo, które można sobie po prostu użyć. Oczywiście śmietniki. Nastrojowy klimat, ładne oświetlenie. Może po prostu dodaję tutaj takiego wyobrażenia, żeby faktycznie osoba nie pomyślała, że to jest po prostu jakiś
czarny pokój i tam nic nie widać. Rzucony materac stary. Rzucony materac, tak, i że tam nikt siebie nie widzi i w zasadzie nie wiadomo, kto kogo dotyka. Nie, jest to jakby fajnie, w przyjemny sposób zorganizowane. Dbamy też o kwestie bezpieczeństwa od pierwszej edycji. Także tyle, co ja chciałam dodać w sprawie darkroomu. A playroomy? W playroomach są meble BDSM, czyli my mamy krzyż, taki, na którego się można oczywiście się partnera przywiązać, dyby, też można kogoś przymocować do tych dybów i, no, i się tam potorturować, pobawić w taki sposób. Kozioł też, albo ławeczka, takie inne meble, które można wykorzystać. Czyli jakby to jest play bardziej właśnie do takich BDSM-owych praktyk. Taka specjalna strefa i ona też się cieszy dużym zainteresowaniem. Mamy tam Dungeon Master, to jest taka osoba, która... Dungeon Mastera. Taka osoba, która... pilnuje, żeby... Kontroluje, tak, czy faktycznie nie ma tam po prostu jakichś... Nie wiem, jakby to nazwać. Osoba, która patrzy, czy wszystko jest okej, okay, czy ktoś, no nie wiem, nie jest zbyt pijany i się nie słania na przykład na tych meblach, czy nie wiem, czy nie używa ich właściwie. No jest to po prostu osoba, która ma oko, jest to też osoba z klimatu, która sama z kolei może, jeśli ktoś miałby ochotę, wykonać na przykład biczowanie flogerem. Flogger to jest taka, taki bicz ze skóry bądź innych tworzyw. Po prostu dodaję, bo nie wiem, czy wszystko... No pilnuję, żeby ta zabawa BDSM przebiegała w taki bezpieczny sposób, tak? Żeby nikt tam się nie przesadził. Rozumiem. O BDSM, jakby ktoś chciał teraz ze słuchaczy, był jeden odcinek. O BDSM w ogóle, co to jest? A drugi odcinek albo już był, albo będzie w następnym odcinku po tym, o bezpieczeństwie w BDSM, więc też sobie można posłuchać, jak ktoś chce więcej o tym wiedzieć. A czy różne, czy jakby różne praktyki, czy seks można też uprawiać poza tymi dwoma pomieszczeniami, czy to jest jakby już potem faux pas? Nie, można. No i... Nie stawiam jakichś granic pod tym względem. Oczywiście w ramach konsensualnej zabawy. Natomiast tam jest po prostu takie miejsce, czyli te darkroomy i playroomy to jest takie miejsce, gdzie można się spodziewać, że taka zabawa będzie, tak? Ale jak ktoś ma ochotę tam, nie wiem, coś porobić na parkiecie, no to nie ma problemu. Ale raczej ludzie się tych stref trzymają. Większość ludzi się tam... Czy no różne rzeczy się działy. Tak, ja wiem, mieliśmy już 20 edycji, więc zawsze tam różne rzeczy się działy, ale tak ogólnie to no to faktycznie tak jest. Nie, no koleżanka mi mówiła, że była, że pierwszy raz widziała coś takiego, że ktoś się tam ruchał na barze, a była właśnie wracała z Berlina. Była na różnych dziwnych imprezach i czegoś takiego to nie widziała. No ja dużo słyszałam z kolei historii o tym, jak jest w Berlinie i tam w zasadzie miałam wrażenie, że w Polsce jest jednak grzeczniej, chociaż, no nie wiem, różnie, pewnie zależy od imprezy i akurat od danej nocy, jak tam publika po prostu dopisała, jak miała ochotę się pobawić. Jasne. Trochę już powiedzieliście o tym w różnych innych tematach, ale jakie są zasady oprócz tego dress code'u? To znaczy tak, no impreza jest od 18 lat. Wstęp, tak jak już mówiliśmy, mają tylko osoby, które mają karty klubowe, czyli takie, które przeszły naszą selekcję. No sprawdzamy dress code, jest obowiązkowy, o tym też już mówiliśmy. Jeśli chodzi o samo zachowanie na imprezie, to no, naczelną zasadą jest taką, że brak ubrania nie oznacza zgody na cokolwiek, czyli nie można dotykać czyjegoś ciała, nie można uderzać drugiej osoby bez wyraźnego pozwolenia. Nie bądź nachalny, nie bądź agresywny. Za takie rzeczy można zostać
wyrzuconym za drzwi i pozbawionym karty klubowej. Tylko bardzo prosimy od razu o zgłaszanie takich rzeczy, bo jeżeli ktoś nam tego nie zgłosi, to my niestety nie możemy odpowiednio zareagować, tak? Czyli to musi być zgłaszane. No. No poza tym nie ma możliwości robienia sobie, biegania z telefonem i robienia sobie zdjęć. Czyli jest absolutny no photo policy. Mamy swojego fotografa, który dokumentuje tę imprezę i potem my publikujemy te zdjęcia na naszych profilach i publikujemy te zdjęcia bez twarzy, tak? Czyli fotograf podchodzi, pyta, czy chcesz fotkę, czy mogę ci zrobić fotkę. Jak tak, no to robi, a potem my to wycinamy, publikujemy bez zdjęć, jeszcze często usuwamy tatuaże, żeby absolutnie tej osoby nie można było poznać. No i na wejściu są zaklejane telefony, żeby nie można było robić zdjęć. Myślę, że to jest w ogóle dodatkowy plus z tym telefonem, bo wiesz, teraz w tych czasach, gdzie każdy ma telefon przylepiony 24 godziny na dobę do ręki, idzie na koncert i zamiast oglądać koncert albo słuchać, to nagrywa wszystko, to myślę, że to w ogóle jest też czad, że gdzieś idziesz i jesteś, nie wiem, 5 godzin, 6 godzin się bawisz w ogóle bez telefonu, nie? Czy to jest tak, że... Już w niektórych klubach w ogóle, które nie mają przecież party, ale już jest taka zasada też, że zaklejane są telefony, bo no, z różnych względów. Aha, czyli to nie jest tak, że w ogóle się gdzieś chowa te telefon, tylko po prostu się zakleja kamerkę. Tak. Tak, okay. Zaklejamy i w momencie, gdy ktoś zostanie przyłapany, że jednak próbował cokolwiek robić, to no, zdarzało nam się już, no, że takie selfie, osoby miały no, anulowaną kartę. I dostają wtedy taki komunikat od nas i no niestety. Ja myślę, że to jest no ważne generalnie. Ludzie się, ten, nawet jak ktoś sobie selfie zrobi, to ta inna osoba, która to zobaczy, że ktoś ma wyciągnięty telefon, to może się przestraszyć. No jasne. Dlatego zdarzało się nam kogoś wyrzucić za robienie selfie. Mi osobiście marzy się taka impreza, gdzie faktycznie będzie można robić takie zdjęcia i ludzie wręcz będą chcieli być na tych zdjęciach i tak dalej. Są takie imprezy, przeglądam różne profile też imprez zagranicznych, gdzie są publikowane zdjęcia z imprez z wizerunkiem i jakby nikt nie robi z tym problemu. Niestety w Polsce jeszcze nie ma chyba takiej swobody, albo niektórzy mają z tym problem, niektórzy w ogóle totalnie nie mają z tym problemu, ale oczywiście musieliśmy jakoś ujednolicić te zasady. No i na ten moment nie publikujemy żadnych zdjęć. Nie, no mieliśmy, przede wszystkim mieliśmy takie sytuacje, że publikowaliśmy, a potem do nas osoby dzwoniły, żeby pisały, żeby te zdjęcia usunąć. No i ja miałem to tyle takich sytuacji, że zrezygnowałem w ogóle z publikowania zdjęć z twarzą, bo coś tam mam nowego chłopaka i on nie może zobaczyć, albo tam szef mnie wyrzuci czy coś. No jasne, no. Chciałabym jeszcze wrócić do tej, jak mówiłeś, o tej nachalności i konsensusie i tak dalej, to ja mam takie przynajmniej doświadczenia, że na tego typu party ludziom się wydaje, że to jest tak, że to jest seks party i w ogóle tam wszyscy ze wszystkimi i się dotykają i można wszystko, a z mojego doświadczenia ja się czuję o wiele bardziej bezpiecznie jako kobieta, niż jakbym poszła do jakiejś normalnej po prostu dyskoteki, gdzie bym poszła i od razu by ktoś, nie wiem, tańczy, jak ktoś od tyłu do mnie podchodzi i już po prostu czuję jego rozkrok na moim pośladkach, nawet nie widząc jego twarzy po prostu, no, zwyczajnie dyskotece i się czuję jak po prostu zwierzyna łowna. A na takiej imprezie w życiu się tak nie czułam. Zawsze czułam się mega, mega bezpiecznie i to jest właśnie, to jest taki duży dysonans między tym, co się ludziom zwykle wydaje o tego typu imprezach, a jaka jest rzeczywistość. Tak. Też mieliśmy takie opinie. Dzisiaj w zasadzie spotykamy się z tym, że ludzie mają naprawdę bardzo dużą fantazję, jeśli chodzi o to, co tam się dzieje na takich imprezach. No i faktycznie jedna wielka orgia lub tego typu obrazki to jest chyba jedno z najczęstszych wyobrażeń. Trochę szkoda, bo wydaje mi się, że dużo łatwiej by im było zrobić krok do przodu i jakby przyjść na tą imprezę po prostu i nie myśleć o tych wszystkich rzeczach. No ale gdzieś tam rozumiem, że jeśli ktoś nie był na takiej imprezie,
może też nie słyszał nigdy o takiej imprezie z pierwszej ręki, tylko gdzieś tam to jest w sferze cały czas wyobrażeń, no to pojawiają się takie obrazki i no i my zazwyczaj musimy tłumaczyć, że nie musisz uprawiać seksu na tej imprezie. Nie, możesz całą noc tańczyć. Oczywiście trochę przesadzam teraz, ale no tak jest faktycznie. Tak jak wspominałam, można przyjść na taką imprezę i zupełnie całą noc przytańczyć i też ludzie się świetnie bawią przy takiej formule. Z tego, co wiem, to na waszym, chciałam zapytać jeszcze o Last Summer, że tam jest to poszerzone o warsztaty różne, tak? I różne. Tak, no Last Summer to staramy się zrobić w formie takiego festiwalu i tam zapewnić więcej atrakcji. I teraz w tym roku i w zeszłym, oprócz muzyki, były pokazy i też w ciągu dnia robiliśmy warsztaty. Warsztaty BDSM, warsztaty Shibari. Coś jeszcze było? No, chyba to, zwłaszcza to chyba takie rzeczy. Tak. Cieszyły się dużym zainteresowaniem. Takie warsztaty były też prowadzone przez doświadczone osoby, dlatego i też to miało taką formułę luźną, to nie były jakieś suche wykłady, tylko teoria plus praktyka zarówno w BDSM-ie, jak i w Shibari. Także ja niestety nie miałam czasu, żeby być cały czas trwania warsztatów i współuczestniczyć w nich, ale no byłam za każdym razem troszkę czasu i generalnie to mi się zbywało. Myślę, że czytacie mi w myślach teraz, znowu teraz ty, wcześniej Herman, bo właśnie chciałam zapytać, jak to z waszej perspektywy wygląda, bo zdaję sobie sprawę, że jak jesteście organizatorami, to czy wy w ogóle macie czas, żeby się pobawić tam, czy to jest bardziej, po prostu myślicie o jakichś kwestiach organizacyjnych w czasie tego? Staramy się bawić, ale no często są takie sytuacje, że musimy tę zabawę przerwać. Na imprezach klubowych to jest tak, że ja się zaczynam bawić zazwyczaj koło tam trzeciej, wcześniej jest tam szykowanie listy. No jest bardzo dużo obowiązków generalnie. Tak, tak. Mnóstwo, i też podczas imprezy musimy jakby doglądać różnych tematów, także ja z mojej perspektywy, no niestety ciężko mi jest momentami wyłączyć ten tryb organizatora i się tak trochę wyluzować i to już też zauważyłam jakiś czas temu, że jednak cały czas gdzieś jest to skupienie i rozwiązywanie różnych case'ów w danym momencie, ale no ja uwielbiam to ten moment, kiedy faktycznie ta impreza już jest rozkręcona, wszystko już jakby jest okej, większość ludzi już weszła, także nikt nie przychodzi, nie trzeba na wejściu tam jakieś rzeczy rozwiązywać. I faktycznie jest taki moment w nocy, że już wszyscy się bawią, jest naprawdę super atmosfera, jest pełen parkiet i jakby czuć, że jest naprawdę super atmosfera, trochę się zakręciłam teraz. Rozumiem. To podobnie jak Herman mówi, że koło trzeciej się zaczyna bawić dopiero i wtedy jakby może się trochę wyluzować, wszystko jest ogarnięte i po prostu korzystać z tego klimatu, nie? I a do której zwykle się bawicie? Do rana? Last supper do 6 rano, nie licząc jakichś afterów. A after to tak do niedzieli wieczór. Ojej. Ekstra. A jeździcie za granicę jeszcze ciągle, czy już macie przesyt? Trochę tak, trochę jest przesyt. No, to kiedyś to było takie jak Boże Narodzenie, jak jeździliśmy tam, po prostu święto. A teraz, no już jak... To by było Last Supper na 24, co? Grudnia. Tak. Teraz jak zaczęliśmy to organizować, to już nie jest taka atrakcja, jak była. Znaczy cały czas jest, ale no wiadomo... Nie tak jak te pierwsze razy, ale byliśmy w Berlinie, nie? Jakiś tam rok temu chyba, tak? To czy w Garden Berlin chyba? To nie było w zeszłym roku, to było jeszcze przed pandemią. Przed pandemią chyba, no. A macie jakieś plany związane z Last Summer? Będziecie to jakoś, nie wiem, macie jakieś nowe pomysły? Będziecie jakoś rozwijać, czy na razie trzymacie się? Mamy dużo nowych pomysłów, albo starych, ale jeszcze nie zrealizowanych.
Na pewno, nie chcemy wszystkich też zdradzać, ale na pewno będziemy dalej kontynuować podtrzymywanie kontaktu ze społecznością, bo faktycznie w ramach Last Supper wytworzyła się społeczność, wytworzyły się grupy, ale też mamy swój czat, gdzie jako klubowicz można również brać udział w nim. I no to jest duża wartość dodana, faktycznie mamy i stałych bywalców, dołączają do nich nowe osoby. Super. Ta wieść się niesie i w zasadzie cała nasza publika to jest głównie organicznie rosnąca grupa ludzi. Tak najlepiej, nie? Bo to są wtedy fajni znajomy fajnych znajomych, nie? Tak jest. Oczywiście no, działamy na Instagramie, działamy na Facebooku, także gdzieś tam również ludzie do nas trafiają, że tak powiem, gdzieś z internetu, ale ta wieść się niesie i to jest super i bardzo często dostajemy i w trakcie imprezy i po imprezie podziękowania, że w ogóle taką inicjatywę stworzyliśmy w Polsce i że w ogóle to tak wygląda i no nie ukrywam, że jest to bardzo miłe wtedy i jest dużym wynagrodzeniem trudu, który wkładamy, bo no na pewno nie jest to też łatwa impreza z wielu względów. No, także to jest super i na pewno chcemy podtrzymywać publikę. Mamy dużo niespodzianek, ale może jeszcze nie będę teraz zdradzać. To nie opowiadaj, bo to nie będą niespodzianki. Tak, ale na pewno pojawią się fajne gdzieś tam może akcesoria związane z Supper. Może tyle w tym momencie. Ekstra. To by był ten fajny koniec, jak opowiadałaś, że macie fajny feedback od ludzi, ale zdam sobie sprawę, że nie zapytałam o zupełnie pierwszą Last Supper, bo tak się zastanawiam, jak to zapraszaliście, była jakaś mała impreza, tylko znajomych zaprosiliście, czy od razu udało się? Tak, to, no. No to był przypadek zupełnie, że to się w ogóle udało rozkręcić. To tak najczęściej bywa właśnie udane ten projekty. Zaczęło się od Sylwestra u naszej koleżanki. Akurat wtedy ona mieszkała w takiej chyba jednej z piękniejszych kamienic w Łodzi i takiej bardzo dużej i tam robiła Sylwestra i że było dużo osób w takich klimatach, to postanowiliśmy, że zrobimy tego Sylwestra właśnie w stylu fetish, czyli zespół Dem. I no, tam na tym Sylwestrze było 12 osób, ale tak się dobrze bawiliśmy, że stwierdziliśmy, że no, musimy to powtórzyć. I następną imprezę już zrobiliśmy pod szyldem Last Supper. Mhm. To była Last Supper pierwsza. No i ja pisałem do ludzi na FetLife, czyli na tym profilu. Tak, na FetLife. Napisaliśmy chyba ze 100 maili. Odpisały chyba 3 osoby. Przyszły chyba 2. FetLife, jak ktoś nie wie, to jest taka, powiedzmy, taki Facebook dla fetyszy. Bez wyroli. Tak, bez Facebook wyroli, bez wyroli, tak. Ma być bardziej poprawna politycznie. Facebook dla zboczeńców. No i no więc początki były ciężkie. Początki były bardzo ciężkie. Bo zupełnie nie było tradycji w ogóle takich imprez. O każdego klubowicza i każda osoba naprawdę była na wodę złota, bo ta liczba rosła też bardzo powoli. No i nie stosowaliśmy jakiejś super agresywnej reklamy. Nie reklamowaliśmy tego, że tak powiem, cycem i dupą, tylko gdzieś tam próbowaliśmy właśnie jakieś fajne grafiki robić i gdzieś tam na jakiś fajny sposób to, że tak powiem, dawać znać, że coś takiego się dzieje, ale faktycznie no, nie było to w ogóle popularne w Polsce, były już jakieś tam wcześniejsze imprezy, ale w zupełnie innej odsłonie, no i początkowo faktycznie bardzo wolno to szło. Mhm. Myślę, że w ogóle tak, wiesz, fetysz się mocno kojarzy w Polsce, myślę, że fetysz jest taki z jakimś takim hard metalem, hard rockiem, z takim jakimś, nie wiem, ktoś przyjedzie na motocyklu w skórach i tak dalej i mało osób skojarzy, wiesz, że można zrobić fajną imprezę, na przykład techno, nie, z tym związaną. Więc myślę, że tak, są takie imprezy w Polsce, właśnie takiego środowiska, mi się wydaje, bardziej gotyckiego, rockowego, które odbywają się w
właśnie w takiej formie spotkań bardziej, tak, i rozmów chyba i wspólnego upijania. Siedzimy sobie tam, pijemy piwko, gadamy i tam sobie o to chodźmy teraz się pobiczować gdzieś tam. No, natomiast no my bardzo chcemy to połączyć z kulturą klubową, z kulturą rave, tak? Taki jest zamysł z Zapy. Ekstra. Kurczę, sama bym poszła kiedyś na imprezę. Jak będę w Polsce, to ten, jak mnie, nie wiem, czy mnie przyjmiecie, czy selekcję przejmę, no, ale... To musisz jakiś, wysłać. Wrzucę jakieś spoko zdjęcia na fejsa, żeby nie było. Do profilu. Po znajomości nie bierzecie, wiem. No. Sensą korumpować. Super. Nie wiem, czy wiecie, nagrywam już 50 minut, to po prostu leci zawsze mega strasznie szybko. Może przerwa na jakieś reklamy teraz? Na reklamy nie, ale będziemy już kończyć, chyba że chcecie wy jeszcze coś powiedzieć, co nie padło ważnego, bo w sumie omówiliśmy, myślę, że daliśmy takie wyobrażenie, jak taka impreza wygląda, co na niej może, czego się można spodziewać, czegoś nie powinno robić, jak się można zgłosić i tam dołączyć, skąd się wziął ten pomysł. Jeszcze, jak macie jeszcze coś, co byście chcieli, żeby zabrzmiało, to dawajcie. Bez ja bym chciała wspomnieć o performerach. Mamy w ciągu imprezy zawsze minimum jeden występ. I są to naprawdę bardzo ciekawe występy. Przerabialiśmy już i burleskę, przerabialiśmy voguing, przerabialiśmy fire show, przerabialiśmy nakłuwanie, ale bez jakichś hardkorów, jeśli chodzi o to. No i naprawdę zawsze gdzieś tam też dużo rozmawiamy z artystami przed Last Supper i staramy się stworzyć taką atmosferę, żeby też ten performance wpisał się i w daną edycję, i w ogóle w naszą ideę Last Supper. Mhm. Wiązało się to z tym, że po prostu dostosowywaliśmy muzykę, albo robiliśmy jakieś drobne zmiany, albo w ogóle po prostu od zera było coś tworzone. Także ja osobiście również polecam uwadze występy, które się odbywają, między innymi Red Juliet, którą znasz, która u ciebie występowała. Występowała u nas na Last Summer w pięknym miejscu, bo była to taka kapliczka przez 2 lata restaurowana przez konserwatorów. Wow. I naprawdę fantastyczny był i jej występ, i sceneria, w której to się odbywało. Także przyznaję, że to jest jeden z moich ulubionych performance'ów, które w ogóle kiedykolwiek się pojawiły. Redka to w ogóle jest ogień. No, a robiła ten body language, ten numer, czy jakiś specjalnie dla was coś wymyśliła? Nie pamiętam, jak on się nazywał, ale tak. Na pewno był trochę dostosowany do nas pod kątem też takiego dress code'u, bo my akurat ta edycja była w takim super pałacu. No i było tak trochę barokowo, trochę tak arystokratycznie. Gdzieś tam taki vibe z racji tych wnętrz był przez nas zaproponowany. No i faktycznie Redka się postarała i naprawdę to wyglądało super. Ja byłam bardzo zadowolona. A druga kwestia, no to są DJ-e, których też dobiera w bardzo przemyślany sposób. No, tak, nie są to tempa Vixapolu, tak? Czyli no, nie jest to takie techno. Tak jak się ludziom zwykle wydaje, że techno. Z tych najmocniejszych, z tych najszybszych, tak? Znaczy, no jest to techno, ale no, w takich tempach raczej tam na 130, a nie. nie jakieś hardcore. Także regularnie też dostajemy zapytania od różnych osób, które bardzo by chciały właśnie akurat na Last Supper wystąpić, bo gdzieś tam czują, że jest to takie środowisko i taka publika, która, przed którą by chcieli wystąpić, i też taka impreza, taka inicjatywa, na której by chcieli wystąpić. Także to też nas cieszy, że no kiedyś, tak jak mówiliśmy, biliśmy się o każdego jednego klubowicza i wypróbowaliśmy sobie flaki, żeby te po prostu kolejne osoby gdzieś tam dołączyły.
No, a teraz faktycznie jest sporo osób, które chcą być częścią tego projektu, także to jest na pewno dużo ułatwia i też jest super i bardzo się z tego powodu cieszymy. Super. Ode mnie jeszcze na koniec taka ciekawostka, bo kiedyś tam wspomniałaś o KitKacie. Byłaś? Nie, nie, nie. Nie byłaś, ale czytałem sobie, wszedłem kiedyś na stronę KitKata i sobie tam czytałem o historii KitKata. I oni wspominali, że jakieś tam 30 lat temu chyba w Berlinie była właśnie taka sytuacja, że była kultura klubowa, elektroniczna, techno, ale tam ludzie byli dość konserwatywni seksualnie i była scena fetisz, ale ci ludzie w ogóle byli tacy z kolei estetycznie i pod względem mody, staroświeccy i jakby te dwie kultury osobno funkcjonowały obok siebie, oni postanowili to połączyć. To jest dokładnie taka sytuacja, jak jest w Polsce, czyli idziemy do Berlina, tylko jak 30 lat później. Ekstra, super. To jeszcze się śmieję też trochę, bo powiedziała Maria, że tam, że przerwę na reklamy może zrobimy, a najpierw z Darek kremowaliśmy Redkę, a teraz jeszcze KitKata. A w ogóle to reklamuje tę waszą imprezę, bo strasznie fajnie to brzmi i widać, że to robicie i z pasją, i z jakimś pomysłem, i wyczuciem, i z fajną estetyką. Więc w ogóle mega, mega super. Zapraszamy 6 listopada, to jest najbliższa edycja, która odbędzie się specjalna. W Warszawie. Mhm. Jest to edycja specjalna i przygotowujemy tam jeszcze więcej atrakcji niż wcześniej na imprezach klubowych. Klub Odessa. Okej, okay, super. To 6 listopada odcinek zrobię tak, żeby był przed 6 listopada, żeby nie było żenady, że go puszczę w połowie listopada. Żeby proponujemy tam, nie pisać, znaczy nie wysyłać formularzy na ostatnią chwilę, no bo to faktycznie już później ich jest sporo i czasami już ciężko się... No, to zrób wcześniej, bo się jeszcze wyprzeda i będzie za późno. To ja tam strajleruję jeszcze na tym, na Instagramie i tak dalej. Okej, okay, dzięki wielkie za rozmowę. Było również super. Dziękujemy. Dziękujemy za zaproszenie. Bardzo jesteśmy szczęśliwi, że gdzieś tam nieść się wiesi. Nieść się wiesi. I że miałaś ochotę właśnie poznać naszą historię. Super. Oczywiście zapraszamy. Mam nadzieję, że pojawisz się w Warszawie prędzej czy później. Kto wie, ja zwykle u Redki śpię, więc może wyjdziemy razem. O, na przykład. Super. Okay. Dobra, dzięki wielkie. To było przy zapalonym świetle, jakbyście zapomnieli i słyszymy się za 2 tygodnie chyba. Cześć. Cześć. Cześć.